Chcesz pójść na studia albo wybrać dla siebie kurs czy szkolenie i gubisz się w setkach ofert? Teraz to już nie problem. Pomogą specjaliści z ruszającego właśnie Biura Doradztwa Edukacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Jeżeli pracujemy ze specjalistą, z osobą, która jest w tej branży, która zna kierunki potencjalne, które obowiązują na naszym lokalnym i nie tylko lokalnym rynku pracy, łatwiej jest nam dopasować tą ofertę, prawda? Bo tutaj na bieżąco jesteśmy z pracodawcami, jesteśmy na bieżąco z uczelniami, więc tutaj w tym momencie myślę, że możemy dać więcej wskazówek takich praktycznych pod takim kątem zastosowania później tego wykształcenia i znalezienia zatrudnienia, niż samo szperanie, tak jak tutaj było ujęte, po internecie, ponieważ internet oferuje nam bardzo dużo wiadomości, natomiast tutaj chcemy w pigułce coś konkretnego, coś szybko, coś konkretnie i rzeczowo na temat, który interesuje danego klienta. Z wyborem odpowiedniego kierunku studiów od dłuższego czasu zmaga się Mirek. Znajomi namówili go, by wybrał się do biura. Sam nie był w stanie zdecydować się na nic konkretnego. Oferta, jakie tam szkoły oferują, była dosyć bogata, zróżnicowana i jednak ciężko wybrać. A tutaj by było stricte kilka tematów. Podpowiedzią dla doradców będzie ankieta, którą musi wypełnić każdy zgłaszający się do biura. Dzięki niej fachowcy mogą rozpocząć pracę. Określam sytuację zawodową, określam sytuację osobistą i na podstawie tych ankiet, tych informacji już zawartych, ja jestem w stanie określić, czy osoba jest pracująca, czy jest dyspozycyjna, jaki jest stopień zainteresowania i jakim kierunkiem, od jakiego pułapu my wychodzimy, czy to mamy do czynienia z osobą z wykształceniem podstawowym, czy z wykształceniem średnim. I tu już jest wzmianka co do oczekiwań pod kątem mojej pracy, oferty, która ewentualnie tą osobę interesuje i kierunków, które poszukuje w swoim życiu zawodowym. Mirek już wie, co będzie dla niego najlepsze. Dostał kilka propozycji. Teraz wybór studiów jest o wiele łatwiejszy. Jest wszystko po prostu na miejscu. Przychodzi się tutaj i załatwia się temat niemalże od ręki odnośnie poszukiwania kierunku studiów, bo znalezienie i dostanie się na studia to już jest inna kwestia, ale sam początek jest jak najbardziej konieczny, aby tutaj takie miejsce było na stałe. Poleciłbyś to? Tak, poleciłbym i robię to przez wpis na Facebooku. Rozmawiam ze znajomymi o tym, co niektórzy są zainteresowani tym tematem. Z takiej samej pomocy za darmo może skorzystać każdy. Wystarczy być mieszkańcem powiatu sanockiego i mieć od 18 do 64 lat. Polega to na tym, aby dobrać każdemu uczestnikowi odpowiednią formę edukacyjno-szkoleniową, zgodną z jego oczekiwaniami, zgodną z aktualną sytuacją na rynku pracy, tak aby te osoby, które tutaj do nas przychodzą i w założeniu podejmują tą ofertę edukacyjno-szkoleniową, żeby to były osoby, którym łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, łatwiej odnaleźć im się na zmieniającym się rynku pracy, aby to były osoby bardziej mobilne zawodowo. Także naszym głównym zadaniem jest dostarczenie oferty edukacyjno-szkoleniowej oraz podpowiedź w wybraniu odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. Do tej pory z doradztwa edukacyjnego w PWSZ-cie skorzystało około 30 osób. Na kolejne biuro czeka codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.